Cześć wszystkim, tutaj Karol z Klimatyzacji Katowice. Dzisiaj zajmiemy się tematem klimatyzacji do sypialni. Klimatyzator, który tu widzicie, jest jednym z lepszych wyborów do takiego zastosowania. Pochodzi ze stajni LG-ka i jest to jeden z wyższych modeli tego producenta. Co pierwsze rzuca się w oczy? Ciekawa stylistyka zamknięta w formie kwadratu, przez co jest węższy i mniej odstaje od ściany niż standardowy prostokątny klimatyzator. W to miejsce raczej byśmy nie zamontowali zwykłego klimatyzatora, więc plus dla niego. Ale wygląd klimatyzatora w sypialni to najczęściej sprawa drugorzędna. Nas bardziej interesują aspekty techniczne jak rozproszony trzystronny wylot schłodzonego powietrza oraz cichy promieniowy wentylator. Ale co wam będę truł, najlepiej zobaczcie sami. Klimatyzacja już prawie zamocowana, mam tutaj dwa takie same klimatyzatory, białe LG-ki w formie takiego kwadratu. Co to jest ciekawego? Podświetlany panel przedni, sam klimatyzator jest w formie kwadratu, dzięki temu jest dużo węższy niż taki standardowy klimatyzator, bo ma chyba około 65 cm. Nie licząc rowka, który trzeba było wyrzeźbić na kabel, to wygląda to tak. Nie odstaje nigdzie od ściany. Jeżeli chodzi o prostość obudowy, też w miarę dobrze wykonany klimatyzator, no ale można by było się tego spodziewać, bo to jest najwyższa półka, jeżeli chodzi o LG-ka. Wyszło bardzo schludnie tam. Co tutaj możemy sobie ustawić? Mamy przyciski od podświetlania, zmianę kolorów. Może tak, będzie lepiej to widać. No, z różowego zmieniło się nam na pomarańczowy, teraz na jaśniejszy. Czy jakieś fajerwerki tutaj mamy? Chyba w tym modelu nawet nie ma Wi-Fi. Mamy standardowe regulacje temperatury, czyli termostat, zmianę prędkości wentylatora. Jest to o tyle fajny klimatyzator, że możemy to podświetlanie można chyba całkowicie wyłączyć. Już wygasło. I jest bardzo cichym klimatyzatorem. Jeżeli włączymy sobie funkcję dedykowaną, funkcję do spania, akurat my znajdujemy się w sypialni, więc jak najbardziej nastawiłem sobie na 4 godziny, zatwierdzam. Bardziej mógłbym stwierdzić tutaj, że teraz mógłbym coś słyszeć od czynnika, przepływ czynnika, rozprężanie się, ale tego niestety nie zniwelujemy we freonowej klimatyzacji niż wentylator. Z odległości 1,5 metra, 2 jest prawie niesłyszalny. Dodatkowo, co tutaj mamy na pilocie? Jeszcze ograniczenie to było hałasu w środku. Mamy też przycisk Silent. Wyświetla nam się taka ikonka Ci, nazwijmy to. Co to robi? Ogranicza obroty sprężarki na zewnątrz, żeby nie było sytuacji, że wzrosło zapotrzebowanie w nocy, dostało się skądś ciepłe powietrze, trzeba schłodzić i sprężarka za wysoko nam się wkręca. Poświęcenie na kolana. Na kolanach przy klimatyzatorze. Klimatyzator w formie obrazka. Góra mniej więcej na ilu będzie? Na 2 metrach. Więc żeby wykonać wszystkie podłączenia, skręcić kielichy i tak dalej, trzeba kręcić na kolanach. Trzeba kręcić na kolanach, więc właśnie tak. Nasza firma jest taka, że poświęcenie jest wielkie, ale wszystko w imię klimatyzacji. Na zewnątrz wygląda to tak. Jeden i drugi klimatyzator jest zamocowany na tej samej wysokości od szpalety okna, od barierki. Zamocowane obydwa są typowo przez ścianę. Jedyne co w tym klimatyzatorze, to mamy dziurę po drugiej stronie niż standardowo, więc stąd trzeba było przeciągnąć za klimatyzatorem kawałek. I tyle. Wszystko poupinane jest zipami, żeby nic nie furgotało. Tutaj trochę nam pianka jeszcze wypchała, bo trzeba było to zrobić przedłużając pistolet kawałkiem peksa. Wygląda jak wygląda, musi zaschnąć, niestety jest teraz jeszcze zbyt świeże i potem trzeba będzie to obciąć do równa, no żeby taka buła nieładna niestety na tej nie wystawała. Odwodnienie od jednego klimatyzatora nie widać tego, bo jest zrobione dorynny,
a drugie jest przypięte za pomocą siodełek takich do peksa, do kabla i jest z peksem zjechane do samego dołu, wedle życzenia klienta. Jeżeli chodzi o środek, to tak jak mówiłem, tutaj dużo lepiej wyszło ten rowek na kabel, wyszedł bardziej jak od lasera. Jest zakończone wtyczką, żeby można było ten klimatyzator odłączyć podczas burzy. Jest taki sam klimatyzator dokładnie jak tam. Czy 9, czy 12 wygląda dokładnie tak samo, jest tych samych wymiarów. Agregat jest też tych samych wymiarów. Różni się tam tylko modulacją agregatu, że jeden ma 2,5, drugi ma 3,5 kW. Myślę, że to jest w ogóle zrobione programowo, bo wagi tych sprzętów są dokładnie takie same. Dla kogo taki klimatyzator? Dla kogoś, kto chce niestandardowy klimatyzator w formie właśnie jakiegoś kwadratu i tak dalej. Fajne jest to podświetlanie. Zobaczymy, czy będą się jeszcze rozwijać jakoś, w jakim kierunku to pójdzie. Bo słuchy mnie doszły, że to jest ostatni rok produkcji tych klimatyzatorów, ale może będzie inaczej, może będą nowsze modele, które będą wyposażone w Wi-Fi, bo ten tego niestety nie ma. Jest zrobiony typowo tylko dla wyglądu, można mu zmieniać podświetlenia, klasę energetyczną ma dobrą. No i jeżeli ktoś potrzebuje klimatyzatora do sypialni, też jak najbardziej nadaje się, jak ktoś chce cichy klimatyzator, bo w funkcji sleep jest naprawdę bardzo cichym, fajnym klimatyzatorem. Myślę, że o tej klimatyzacji to tyle. Pokażę Wam jeszcze, jak to wyszło, że też schludnie, nic nie odstaje od ściany. Fajnie by było, tylko jeżeli nie byłoby tego rowka, że tym zasilaniem można by było pójść, nie wiem, na zewnątrz i tak dalej. No ale czasem nie można mieć wszystkiego. Od góry wygląda tak. Więcej szkód niż ten rowek nie ma.